Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No komuniści, jeżeli by byli właścicielami Sahary, no to tam na Saharze by zabrakło piasku. W Ameryce teraz jest dużo ropy w Ameryce, no i zaczyna brakować ropy pod Joe Bidenem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Ceny oleju, ceny ropy rosną i to dosyć duże. No i Biały Dom zaczyna się martwić o cenach benzyny na stacjach benzynowych dla wszystkich użytkowników, kierowców. No jest nadzieja, że administracja Bidena w ramach poprawiania całej sytuacji z olejem i z benzyną nie spierniczy wszystkiego przez to, że zabroni eksportować amerykańskiego oleju. No pierwsze, co Biden zrobił, to zamknął rurociąg, pozbawił pracy 10-15 tysięcy ludzi, którzy pracowali bezpośrednio przy zakładaniu tego rurociągu. To jest parę miliardów inwestycji, po prostu zamknął jednym podpisem komunista, po prostu nie wiadomo kto, czy on był wybierany na coś takiego, no ale w 2022 przypuszczalnie kongres chyba spowoduje to, że otworzy, a jeżeli nie, to 2024 nowy prezydent znowu uruchomi ten rurociąg, no i komunistów już nie będzie przez jakiś długi czas w Ameryce. No ale co zniszczą, to zniszczą. No teraz zniszczyli, że średnia cena benzyny w poprzek kraju od wschodniego do zachodniego wybrzeża, no to wzrosła o 40 centów. Od grudnia w sumie wzrosła o 1 o dolara. Także teraz cena benzyny no, waha się tam 3 dolary, 3,15. W Kalifornii no to jest 1,5 razy droższa zawsze, no bo tam są super, super komuniści, także u nich jest bardzo dużo tych podatków. Także w Kalifornii za galon jest powiedzmy 4,5 dolara. Galon to jest 3,78 litra, no to jeżeli by cena była 3,78, no to jest dolara za litr, no to możecie sobie policzyć. Teraz dolar powiedzmy jest tam 3,80 zł, no to jest poniżej 4 zł za litr benzyny w Ameryce na stacji poza Kalifornią. Biały Dom, no kogo Biały Dom oskarża? No Biały Dom jak zwykle kretyńsko oskarża wszystkie kraje OPEC-u, czyli krajów produkujących ropę, no to w sumie to są te kraje arabskie, no i tam chyba Rosja jest z nimi. Także oni i Biały Dom ich oskarża, że nie podnieśli produkcji, powinni produkować i cena powinna być niższa, no ale to taki jaś od obicia jest, no a oni nie będą przecież chcieli zniżać ceny, bo mogą produkować mniej i brać więcej pieniędzy. Cena wzrosła od listopada zeszłego roku do października tego roku do 83 dolarów za baryłkę. Tak dlatego, że ci, co produkują, po prostu chcą, żeby była jak największa cena. No, amerykańscy producenci też chcą, żeby była jak największa cena, no bo jeżeli jest poniżej tak 40, 50, 60 dolarów, no to ci nie opłaca się wydobywać, bo koszty wydobycia są w ten sposób. Jeden z największych kosztów, no to ma w sumie Rosja, tam niektóre te oleje, no to tam oni muszą, żeby to się opłacało, no to musi być 70-80 dolarów. Kiedy zaczynają wydobywać. Amerykanie nie za bardzo się szarpią do tego, żeby zaczynać wyciągać tą ropę spod ziemi. No dlaczego? Dlatego, że administracja komunistów, no to straszy producentów tym, że będzie skala podatków, no i regulacji. Także regulacje i podatki, no to nigdy nie są zachęcające dla producentów, żeby oni zaczęli szukać tych złóż oleju, no i żeby wiercili, żeby wydobywali, żeby to wyciągali, no bo to musi być jakiś zysk, żeby to się opłacało, to musi być jakiś zysk, no i to muszą być jakieś długoterminowe plany,
żeby można było produkować, sprzedawać i zarabiać. Jest w Ameryce jest taka federalna rezerwa oleju. To są potężne zbiorniki, we wszystkich stanach są zbiorniki, gdzie ten olej jest przetrzymywany. No i również finansowe rezerwy finansowe powodują to, że banki centralne, no jest inflacja i to wszystkie te dobra i biznesy, to cena wzrasta, szczególnie te produkty przemysłowe. No i cena przy stacjach benzynowych automatycznie rośnie. Olej jest sprzedawany i kupowany, liczony jest w dolarach, także to też przelicza się to wszystko na inflację. Także Biden no, wszędzie, gdzie może zniszczyć, no to zniszczy. Ceny ropy wzrosły tam około roku 2000, no, a najbardziej to był ten kryzys w latach 70., kiedy tam umowa w Bretton Woods, no to było rozłączono w tym czasie do złoto do dolarów, no do lat 70. no to złoto w sumie zrobili wtedy w Ameryce nielegalnie, prawie że konfiskowali złote monety, złote dolary, sztaby było nielegalne do posiadania, to była jedna wielka głupota, no ale to rozdzielono, już nikt nie mógł iść przynieść powiedzmy $1000 i dostać za te $1000 tam, nie wiem ile wtedy była uncja, z $20-30 za uncję, no to powiedzmy 30 uncji, no to z kilogram. No to przypuszczalnie wtedy mógł za 1000-2000 dolarów dostać z kilogram złota. Dzisiaj uncja, czyli tam 30 parę gramów kosztuje $1700 dolarów, także $60 powiedzmy za gram. No to nie są, to są spore pieniądze. No i to rozłączenie złota, czy tej wymiany rządowej, czy z bezpieczeństwa, spowodowało ten kryzys energetyczny. Administracja Bidena, no to jak zwykle szuka jakiegoś wytrycha, szuka jakiegoś rozwiązania. No i minister energii, Jennifer Granholm, doszła do wniosku, że można się podłączyć do tych strategicznych rezerw oleju. Tak jak wspominałem, te wielkie zbiorniki są w Ameryce wszędzie, no ale to jest wszystko na wypadek klęski żywiołowej. Dodatkowo jeszcze wspomnieli, że jest możliwość taka, że będzie zakaz eksportu oleju. No później Ministerstwo Energii się wycofało okrakiem czy rakiem, no i w zasadzie przestało wspominać zakaz eksportu amerykańskiej ropy. No bo jak zwykle poparcie dla Bidena spada. No, wszyscy już na dzień dzisiejszy się zorientowali, że Biden, no to jest po prostu wybór makabryczny i nieprawdopodobny. Ta rezerwa oleju, no to kongres zrobił w 1975 roku, właśnie w tym okresie tych kryzysów energetycznych, żeby olej był, żeby nie było kolejek, żeby jak cokolwiek się tam dzieje, no to przy jakiś czas, żeby można było to zniwelować, te skoki, żeby jakoś usprawnić. Jeżeli jakaś rafineria tam się rozpadnie, czy rurociąg, to można to przesunąć w czasie i jakoś uspokoić. W 2015 roku w kongresie budżet wymagał tego, żeby sprzedawać powiedzmy te nadwyżki olejowe, żeby to wszystko powodowało, żeby miało zysk. No zysku to nie ma, no bo zysk to może być wtedy, jeżeli państwo by kupowało tanio olej i sprzedawało drożej olej. Na razie to jedyne co, to podatnicy płacą za te potężne zbiorniki i te zbiorniki czekają. No jest tam jakaś tam wymiana, ktoś kupuje, ktoś sprzedaje, no ale nie jest to po to, żeby zapobiec większym cenom przy stacjach benzynowych, no bo to nie jest
jest cel tego wszystkiego. Także to muszą być jakieś aktualne klęski, żeby to działało. W przeszłości cena baryłki przekraczała $80, no i żaden z prezydentów nie sprzedawał tego, żeby uspokoić ceny. Może, no jeżeli by podłączyli się do tych rezerw federalnych, no to by może przytłumiło troszeczkę tą cenę ropy, no ale na jak długo? To przecież nie zatrzymałoby na długo, no a poza tym by znowu zatrzymało produkcję amerykańskiego oleju, także że to banda debili się bierze za jakąś łataninę, za jakieś rozwiązania tymczasowe. No i tak samo z zakazem eksportu oleju amerykańskiego. Kongres w 2015 roku zatrzymał zakaz eksportu, który był ustanowiony w 1975 roku, także 40 lat nie można było eksportować amerykańskiego oleju. No ale od 2015 roku to jeszcze za Obamy, no i później przez całe 4 lata Trumpa, no to w Ameryce to był boom, to po prostu olej łupkowy i olej i gaz ten łupkowy, nowe studnie były wiercone. I to wszystko wzrosło. Eksport oleju wzrósł 6-krotnie. No, w pewnym momencie Ameryka eksportowała 3 miliony baryłek dziennie. Baryłka, no to jest tam 50-60 galonów, no to powiedzmy, można powiedzieć tam 150-200 litrów każda baryłka, no to 3 miliony takich baryłek, no to są spore ilości. No, każdy normalny rozumie, że jeżeli zniesienie tego zakazu, no to spowodowało to, że krajowi producenci zaczęli więcej budować, produkować, no ale cena benzyny wcale by się nie zmniejszyła. No, dlaczego? No bo jednak to są rafinerie, no i te wydobywanie, no to jest jakoś kontrolowane. Także dużo tych rafinerii to by nie robiło do tego. No i poza tym amerykańskie rafinerie to wolą taki ciężki olej, a w Ameryce jest bardziej tak lekki olej wydobywany. No w niektórych rejonach można by było wydobywać, ale nie bardzo w amerykańskim rafineriom to się opłaca. Kompletny zakaz eksportowania, no to może by obniżył troszeczkę te krajowe ceny oleju, no ale nie zmieniłoby tego, co Amerykanie coś się płaci przy stacjach benzynowych. Rafinerie by zaczęły zarabiać więcej, no bo by mniej produkowały oleju, a benzyna by była taka sama. Szczególnie, że olej musi być transportowany albo koleją, albo cysternami, a to wzrasta cena. Rurociągi, no to już są na skraju maksymalnego przesyłu. Po tym jak jeszcze Biden to wszystko zatrzymał, no to muszą być transportowane, jak wspominałem, albo przez pociągi, albo cysterny. W Ameryce jest coś takiego, że jest ustawa Jonesa, no i ona mówi, że w Ameryce towary między amerykańskimi portami, czyli mniej więcej między innymi Hawaje. Dlaczego na Hawajach jest tak drogo? No na Hawajach jest tak drogo, bo jeżeli cokolwiek płynie z Ameryki, no to musi być to transportowane na amerykańskim statku. Statek musi mieć amerykańską załogę. Statek musi być zarejestrowany w Ameryce. No i statek musi mieć miejsce zasumowania czy portu w Ameryce. Tak? Także to jeżeli by się chciało transportować olej w Ameryce z portu do portu wielkimi statkami, cysternami, no to musieliby zacząć budować te statki.
teraz nie budują tego, no bo olej amerykański musi być eksportowany zagranicznymi statkami na cały świat. No i jak byłby ten zakaz, no to co z tym olejem by się robiło? No znowu by były potrzebne, by były statki do transportu tego oleju. No jakby statki zaczęły być budowane do transportu oleju krajowego, no to nie byłoby statków transportujących inne rzeczy. No ogólnie jeden wielki bałagan. Każdy ten zakaz urzędniczy, biurokracyjny, no to nic nie pomaga, tylko zawsze coś robi. Dlaczego Biden to wszystko robi? No Biden to robi, żeby zabić przemysł wydobywczy w Ameryce. No taka jest prawda. Chce zabija kopalnie, zabija wszystkie wydobywanie oleju, gazu. Oni po prostu chcą to zabić. Biden jest pierwszym, który to robi. Przez 40 lat wszyscy prezydenci wspomagali, czy sugerowali, czy pozwalali na produkcję i w sumie eksport oleju. Najciekawsze jest to, że Chiny są jedne z największych odbiorców oleju tego wydobywanego. Także komuniści kupują od groma tej ropy z Ameryki. Jak można obniżyć ceny? No ceny można obniżyć tylko większą produkcją, a większa produkcja, niestety administracja komunistów na dzień dzisiejszy w Ameryce nie pozwala. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyndzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego. Ostatnio często monetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie za normalnymi ludźmi, którzy pracują, którzy płacą podatki, którzy są jakoś produktywni. Przekaz dla socjalistów, no przestańcie głosować na socjalistów, przestańcie głosować na tych, którzy popierają niepracowanie, przestańcie głosować na tych, którzy ostatnio w Ameryce używanie słowa, powiedzmy, żebrak, to jest niby obraźliwe. No zmiana nazewnictwa, zmiana całego słownika amerykańskiego idzie ostro. Kolumba niższą, także człowiek, który odkrył Amerykę, jest niszczony, posągi były burzone. No, zanikanie, niszczenie tradycji, niszczenie historii, też to, co komuniści od lat wiedzieli, co muszą zrobić, żeby zniszczyć naród i państwo. No i oni idą w tym kierunku, niszczą naród i państwo. Zdrowia dla normalnych.